Proszę Państwa, neutrino akceleratorowe, bardzo długa tradycja. Pierwsza wiązka z 91 roku, Nagroda Nobla za eksperyment z wiązką akceleratorową w 92. W tym przypadku mamy bardzo podobny schemat jak w przypadku neutrin atmosferycznych, tyle że zamiast promieni kosmicznych mamy protony z akceleratora. Wyprowadzamy je na zewnątrz, doprowadzamy do tego, żeby powstały piony, sterujemy, ogniskujemy te piony, wybieramy piony jednego znaku, pozwalamy im się rozpaść, następnie wymiatamy miony z rozpadu, a neutrina, czy tam prawda, grzęzną miony z rozpadu, a neutrina wędrują do detektora. No i to jest klasyczny sposób, w ten sposób tworzymy wiązki do dzisiaj. I proszę Państwa, nie, prawda, takie wiązki buduje się od zawsze. Natomiast to, co jest nowe, to to, że eksperyment K2K, eksperyment w Japonii, Kektu Kamiokande, to jest przykład pierwszego eksperymentu akceleratorowego z tak zwaną długą bazą pomiarową. Zaczął się w 1999 roku. Neutrina zostały wysłane na odległość mniej więcej 250 km z miejsca, gdzie zostały wytworzone, do detektora. Czyli mamy tę długą bazę, czyli to, co Państwu pokazywałam w przykładzie. No i na czym tu polega? I patrzymy na osłabienie strumienia neutrin i patrzymy na modulację energii. I proszę Państwa, wobec tego musimy niezwykle dobrze zmierzyć strumień, zrozumieć neutrina przed oscylacjami, w miejscu, w którym powstały, zrozumieć rozkład energii, zrozumieć, zmierzyć dobrze, jak się da najlepiej strumień. No i temu służy tak zwany bliski detektor. Natomiast dalekim detektorem jest Super Kamiokande, ten sam, który patrzy na neutrina atmosferyczne. No i proszę Państwa, wobec tego jednym słowem, mierzymy wszystko w bliskim detektorze, wobec tego przewidujemy strumień i rozkład energii w dalekim detektorze na tej podstawie, dla przypadku bez oscylacji. Robimy analogiczny pomiar w dalekim detektorze, no i porównujemy oba rozkłady, ten przewidywany z tym uzyskanym. No i cóż się okazuje, proszę Państwa, po pierwsze, w przypadku eksperymentu K2K, widzą Państwo, to jest niewielka liczba przypadków, bo wiązka jest małej intensywności, ta, która jest obecnie w Japonii, więc zaobserwowano 107 przypadków, podczas kiedy ich oczekiwano około 150. Czyli niewątpliwie część naszych neutrin mionowych zniknęła. Ona zmieniła się w inny zapach neutrin. No i poza tym jeszcze widzimy modulację widma energii. To jest widmo, którego byśmy oczekiwali bez oscylacji. To jest to, cośmy zobaczyli. Prawda? Proszę zobaczyć, to jest wyjedzenie. To odpowiada pewnej charakterystycznej wartości L przez E. To jest to, czego oczekujemy. No i tutaj jest mało przypadków, natomiast wobec tego o tym eksperymencie można tylko powiedzieć, że niewątpliwie wykazuje zgodność wyników z Super Kamiokande. Teraz proszę Państwa, jeszcze starsza historia. Mianowicie neutrina słoneczne zaczęto badać na początku lat 60., podczas kiedy atmosferyczne to były lata 70. dopiero. I tu była zagadka, taka ponad 30-letnia zagadka, mianowicie tak. W Słońcu w procesach termojądrowych powstają wyłącznie neutrina elektronowe. I wobec tego tak zwany standardowy model Słońca pozwala przewidzieć, jaki powinien być strumień tych neutrin na Ziemi. Tymczasem okazało się, że eksperymenty konsekwentnie znajdują ich znacznie mniej. I to nie mówimy o 10%. Mówimy o tym, że brakuje 2/3 strumienia neutrin. Z tego z początku, prawda, to była niezwykła zagadka, że może jednak ten model standardowy Słońca jest niedobry. On coraz bardziej się potwierdzał. No i okazało się, że znaleźliśmy wytłumaczenie. Tego wytłumaczenia częściowo dostarczył eksperyment Super Kamiokande, a potem już całkowicie wyjaśnił eksperyment SNO. Pierwsze wyniki ogłoszone w 2001 roku. No i prawda, stale poprawia wyniki. Są trzy fazy tego eksperymentu. On jest obecnie w trzeciej fazie, bardzo już takiej zaawansowanej. Co zrobiło Super Kamiokande? Super Kamiokande, proszę Państwa, wykluczyło możliwość, którą podawałam jako ostatni z moich przykładów. To znaczy, że oscylacja ma miejsce na drodze Słońce-Ziemia. Pytanie, dlaczego akurat przy takiej odległości, no wydaje się, że tak powiem, sztucznie troszkę postawiony, prawda, idea. Wobec tego mówiło się wręcz o tym rozwiązaniu, że to jest rozwiązanie just so, bo trudno o inne uzasadnienie.
No i proszę Państwa, dzięki pomiarom Superkamiokande wieloletnim można było pokazać, że nie widzi się niczego więcej, czego by można było oczekiwać z rocznych zmian odległości Ziemia-Słońce. Wobec tego jest jasne, na tej podstawie było jasne, że jeżeli coś się dzieje, to się dzieje na drodze ze środka Słońca do jego powierzchni. Natomiast nie między Słońcem a Ziemią. Wobec tego zajęli się wszyscy tak zwanymi rozwiązaniami masowymi. No ale rozwiązanie przyszło ze snu. Rozwiązanie wzięło się stąd, że jak mówiłam, detektor jest wypełniony ciężką wodą. Wobec tego mamy deuter i możemy badać tu trzy różne procesy. Proces, na który zawsze wszyscy patrzyli, czyli tak zwany proces z wymianą prądów naładowanych, to znaczy z leptonem naładowanym w stanie końcowym. Ale poza tym patrzymy na proces rozbicia deuteronu na proton, neutron, gdzie w stanie końcowym jest również neutrino. Wobec tego niezwykle trudny do badania proces z wymianą prądów neutralnych. No i wreszcie proces, na który patrzyło Superkamiokande jako trzeci, rozpraszanie elastyczne elektronów, neutrin na elektronach. Te dwa procesy zachodzą dla wszystkich rodzajów neutrin, ale ten jest niestety niewdzięczny, mianowicie on wyróżnia neutrina elektronowe, które nam giną, to są te, które są produkowane w Słońcu, bo tu mamy neutrina elektronowe, mają dwa sposoby oddziaływania z punktu widzenia rozpraszania na elektronie i przekrój czynny jest 7 razy większy niż dla dwóch pozostałych rodzajów neutrin. Wobec tego istotne było to, że mamy do czynienia z procesem, który jest równoprawny dla wszystkich trzech rodzajów neutrin i który nam mierzy wobec tego całkowity strumień. No i na czym polega idea eksperymentu? Żeby porównać ten całkowity strumień ze strumieniem wyłącznie dla neutrin elektronowych. No i proszę Państwa, to co eksperyment pokazał, to jest wynik z 2000, ogłoszony w 2002 roku, że całkowity strumień mierzony, widzą Państwo, z dużymi błędami, ale jest zgodny z całkowitym strumieniem przewidywanym przez model standardowy Słońca, podczas kiedy ten strumień dla neutrin elektronowych jest dużo, dużo mniejszy. Znów w porównaniu z 5, mamy tu 1,5. Czyli potwierdziły się obserwacje eksperymentów, które patrzyły na neutrina elektronowe tylko, ale sprawdziło się to, że strumień, całkowity strumień jest taki sam. I proszę Państwa, to są wyniki pomiarów SNO. To jest właśnie dla tych samych neutrin elektronowych, a tutaj dla wszystkich neutrin. I widzą Państwo, jest to zgodność z dużym błędem, ale zgodność z przewidywaniami modelu Słońca. To są wyniki, jakie teraz opublikowali w roku 2005. Proszę popatrzeć, okazało się, że pod wpływem pomiarów model słoneczny był znów dopracowywany i okazało się, że on miał niedocenione błędy, także w tej chwili ma większe błędy niż miał przedtem. No ale przydały się na coś pomiary. Wobec tego wiemy jednym słowem, co się dzieje, mianowicie, że niedobór neutrin elektronowych spowodowany jest ich przejściem w neutrina mionowe lub taonowe. Tego nie potrafimy stwierdzić, bo to są za ciężkie leptony, te neutrina mają bardzo małe energię, nie potrafimy wyprodukować leptonów, które by nam pozwoliły powiedzieć, czy przechodzi w neutrino mionowe, czy taonowe, więc takie lub takie, w drodze z wnętrza do powierzchni Słońca. Proszę Państwa, antyneutrina z reaktorów. Tutaj historia badań jest jeszcze starsza niż dla neutrin atmosferycznych i neutrin akceleratorowych. Mianowicie pierwsza obserwacja oddziaływań neutrin, znaczy w tym przypadku antyneutrin, w eksperymencie Rainsa-Cohena z 1955 roku została przeprowadzona przy siłowni jądrowej. To są te noblowskie takie obserwacje. A tu, proszę Państwa, mogą Państwo popatrzeć, gdzie możemy sobie robić takie eksperymenty. No więc, jak widać, we Francji całkiem dużo możliwości i tam też są prowadzone. W Stanach Zjednoczonych, no i Japonia czerpie dużo energii z siłowni jądrowych. I proszę Państwa, taka typowa duża siłownia jądrowa daje 3 gigawaty mocy cieplnej i 6 razy 10 do 20 antyneutrin na sekundę. Wobec tego to jest duży strumień, mamy się czym bawić. No a to jest ten zasłużony, pierwszy detektor. On był, jak na
badania neutrinowe stosunkowo malutki. To jest, proszę Państwa, treść telegramu, którą Rainz i Cohen wysłali do Pauliego po zaobserwowaniu neutrin. Napisali: "We are happy to inform you that we have definitely detected neutrinos." No i my dalej, proszę Państwa, bawimy się tymi antyneutrinami reaktorowymi, gdzie reakcja, którą się bada, to jest, prawda, rozpraszanie na protonie, w wyniku czego w stanie końcowym jest elektron i jest neutron. To jest tak zwany szybki sygnał, bo neutron anihiluje z elektronem, dając dwa kwanty gamma, a pewien czas potem mamy sygnał wynikający z wychwytu neutronu. No i ta koincydencja czasowa jest bardzo istotnym czynnikiem dla redukcji przypadkowych takich zdarzeń. No i proszę Państwa, to jest jeden z najpiękniejszych, moim zdaniem, eksperymentów neutrinowych. Kamland dał wyniki pierwsze wyniki w niespełna 10 miesięcy po braniu danych. To naprawdę bardzo szybko. Teraz z czym tu mamy do czynienia? Mianowicie tak, mamy, jeżeli chodzi o widmo neutrin produkowanych w reaktorze, to ono jest tutaj takie jeszcze bardzo ostre i głównie to są neutrina o niskich energiach. Jeżeli chodzi o przekrój czynny na tę reakcję, którą badamy, to on z kolei rośnie z energią, ma próg przy 1,8 MeV. No i konwolucja tych dwóch rozkładów daje nam rozkład neutrin, który obserwujemy w detektorze. Wobec tego najbardziej prawdopodobne są takie 4-mewowe w przypadku neutrin atmosferycznych. Kończy się to gdzieś przy 10 mewach. Zrozumieją Państwo, że tu wszędzie mamy do czynienia z bardzo niskimi energiami. Neutrina są fantastyczne przez to, że one tak jednoczą fizykę, bo tu musimy i trochę rozumieć fizykę cząstek, i fizykę jądrową, i fizykę atomową, i w ogóle to jest naprawdę bardzo piękny dział badań. No i proszę Państwa, Kamland patrzy na w sumie, w zależności od pracy, to znajdą Państwo albo 30, albo wręcz nawet 50 siłowni jądrowych w różnych odległościach położonych od detektora, ale najwięcej siłowni jest tu w zakresie między mniej więcej 150, a troszkę ponad 200 kilometrów od detektora. Największa moc. No i cóż się okazało? Okazało się, że detektor znajduje się troszkę za daleko. Prawda? Jak wyjdziemy od tego, o czym mówiliśmy, 10 do minus 10 elektronowolta do kwadratu, to tymczasem, proszę Państwa, to jest zaledwie około 10 do minus 4 elektronowolta do kwadratu i niestety, no, tak powiem, detektor, dziura była gdzie była, siłownie te najmocniejsze były gdzie były, no więc widzą Państwo, jest trochę poza pierwsze minimum trafił, ale nie ma żadnych wątpliwości, że jest zanikanie strumienia i nie ma żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z modulacją widma energetycznego. To jest to pierwotne przed oscylacjami. To jest pierwotne, ale znormalizowane do liczby zaobserwowanych przypadków. No i to jest modulacja. Wobec tego Kamland znów był w stanie pokazać, że rzeczywiście mamy do czynienia z oscylacjami, że prawda, w zależności od L przez E tych przypadków przybywa, potem ubywa. Wobec tego zostały wykluczone dzięki Kamlandowi, to są dane z tegorocznych letnich konferencji, inne możliwości, że to jest na przykład rozpad jednego neutrina na inne neutrino, że to jest jakaś dekoherencja. Więc ta hipoteza neutrinowa w tej chwili uchodzi za taką solidną hipotezę, wreszcie. Czyli coś jednak nowego mogę Państwu pokazać. No i proszę Państwa, jeżeli chodzi o parametry, to delta M kwadrat słoneczne to jest 8 razy 10 do minus 5 elektronowolta do kwadratu, jak mówię, około 10 do minus 4. Kąt mieszania jest duży, ale nie jest maksymalny. No i proszę Państwa, no dobrze, ale powiedziałam Państwu, że mamy trzy zapachy i że mamy trzy stany masowe. No więc ten obrazek jest tak naprawdę znacznie bardziej skomplikowany, jeżeli weźmiemy wszystkie trzy pod uwagę. Jest 5 parametrów oscylacyjnych, z trzech mas możemy zrobić 2 niezależne różnice kwadratów mas, mamy 3 kąty mieszania i mamy jeszcze fazę odpowiedzialną za zachowanie czy łamanie symetrii CP. No i proszę Państwa, dlaczego mogliśmy dostać wyniki, tak powiem, nieskorelowane dla słonecznych i dla atmosferycznych? No dlatego, że ten trzeci kąt, o czym wiemy z pomiarów reaktorowych znów, jest bardzo malutki. Jest bardzo malutki. Wobec tego można traktować te oba, te przy obecnych dokładnościach pomiarowych, jako niezależne.
Teraz proszę Państwa, jakie mamy bardzo ważne pytania, które tutaj wyłaniają się z oscylacji? Dwa, na które chcę zwrócić uwagę. Mamy bardzo dziwny układ tych kątów mieszania. Mianowicie jeden z nich wydaje się być maksymalny. Z dokładnością do 20% są te pomiary w tej chwili. Drugi jest duży, a trzeci jest malutki. Wiemy, że jest malutki, nie wiemy jak malutki. Proszę Państwa, to jest zupełnie inaczej niż dla kwarku. Dla kwarku wszystkie trzy kąty mieszania są malutkie. Kwarki się słabo mieszają. Neutrina, dwa się mieszają bardzo, prawda? Mamy dwie sytuacje, kiedy bardzo i trzecia, kiedy malutko. Wobec tego tu naprawdę pada pytanie, czy to nie jest przejaw jakiejś nowej symetrii przyrody, o której jeszcze nie potrafimy, prawda, czegoś więcej powiedzieć. O masach już Państwu mówiłam. Drugie, proszę Państwa, niezwykle ważne pytanie, niezwykle ważne. Staje się coraz bardziej takie gorącym pytaniem fizyki cząstek. Mianowicie to jest pytanie, czy symetria CP w sektorze leptanowym jest zachowywana czy łamana, ale ten pomiar jest, będzie możliwy, jeżeli kąt teta 1,3 jest jednakowoż nie 0. O, prawda? Proszę popatrzeć. Tutaj sinus tego kąta występuje jako czynnik przy E do I delta, gdzie to jest faza. Wobec tego, a dlaczego uważamy, że to jest takie niezwykle ważne? No więc, czyli wobec tego trzeba strasznie, trzeba mierzyć ten kąt. To jest, to jest w tej chwili najważniejszy pomiar w fizyce neutrin. Pomiary kwarkowe wydają się pokazywać, że łamanie symetrii CP dla kwarków nie wystarcza do wyjaśniania asymetrii między materią i antymaterią. Wobec tego coraz więcej prac jest na temat tak zwanej leptogenezy, czyli że to leptony powodują asymetrię w barionach. Wobec tego to jest niezwykle ważny pomiar. No i proszę Państwa, jeszcze takie coś, co nazywamy efektem LSND. Mianowicie jest jeszcze taki czwarty obszar oscylacyjny, który wszyscy uważają za niepoważny. Ale jeżeli tam coś naprawdę jest, to jest problem. Dlatego, że z trzech neutrin nie da się zbudować trzech różnic kwadratów mas. Wobec tego, jeżeli te trzy skale są prawdziwe, atmosferyczne, słoneczne, i ten tu obszar, prawda, bardzo osobliwy, bo mały kąt mieszania, duże wartości masy, no to coś z tym trzeba zrobić. To znaczy, jeżeli by to była prawda, to wtedy jest potrzebne czwarte neutrino. Ale my wiemy z pomiarów przy lepie, że są tylko trzy aktywne, takie lekkie neutrina. Wobec tego on jest jakieś osobliwe. Nazwane zostało sterylnym, może jest jedno, może więcej. W tej chwili ten eksperyment jest sprawdzany w eksperymencie mini-BUN i pierwsze wyniki mają być ogłoszone pod koniec 2005 roku, właśnie tego roku. No i wszyscy na nie z niezwykłą niecierpliwością czekają, bo cały nasz piękny obrazek wymagałby modyfikacji, gdyby się okazało, że jednak tam jest oscylacja. No i proszę Państwa, jeżeli chodzi o przyszły program badań oscylacji, to, że tak powiem, eksperymenty, 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 wszystko pod kątem precyzji, prawda, podział na trzy różne generacje. Generacja najbliższa to są dwa eksperymenty z długą bazą. Jeden amerykański, wiązka z Fermilabu pod granicę kanadyjską na odległość 730 kilometrów. Bardzo podobna odległość w przypadku Europy. Neutrina z CERN-u wysyłane do laboratorium Gran Sasso we Włoszech. Troszkę różne programy badawcze. No i może taka ciekawostka, to są tunele w Gran Sasso. Proszę Państwa, one patrzą na CERN i one patrzą na CERN od lat 70., kiedy to laboratorium powstało, ponieważ fizyk, który wówczas to proponował w programie badawczym, rozważał, a może by tak jednak oscylację neutrin tu się dało badać. Także to jest bardzo piękny przykład, bo Amerykanie musieli budować nową specjalną komorę dla swojego detektora. No i proszę Państwa, przyszłość. Przyszłość, tak mówiliśmy, potrzeba nam strasznie dużo tych neutrin, które będą widzieć owe duże detektory. Wobec tego potrzeba nam bardzo intensywnych źródeł. Wobec tego w tej chwili planuje się tak zwane superwiązki. To będą konwencjonalne wiązki, ale w oparciu o akceleratory protonowe ogromnej intensywności. Proszę Państwa, docelowo 4 megawaty w protonach, które krążą w akceleratorze. I dwa zupełnie nowe typy akceleratorów. Mianowicie jeden polega na tym, żeby przyspieszać miony i wykorzystywać neutrina z rozpadów mionów. Tutaj to jest klasyczne, prawda? Wykorzystujemy neutrina z rozpadów pionów. I druga rzecz, to jest bardzo nowy pomysł, 2002 rok publikacja, żeby przyspieszać jądra helu jako źródło antyneutrin
i neonu 18 jako źródło neutrin, czyli przyspieszać radioaktywne wiązki, ale już do dużych energii. Tu wykorzystujemy rozwój, jaki, tak powiem, ma miejsce w fizyce jądrowej. No więc myślę, że teraz pierwsza superwiązka, proszę Państwa, w Japonii. To, na co chcę zwrócić uwagę, że powstaje nowy ośrodek fizyki cząstek i fizyki jądrowej i również dla badań materiałowych i dla transmutacji i tak dalej. Potężny Japan Proton Accelerator Research Complex, zbudowany od zera, który ma, że tak powiem, ruszyć już tam pierwsze jakieś prace będzie można wykonać w 2007 roku. I dla niego jest proponowany jeden z eksperymentów. I to, proszę Państwa, jest znów science fiction na przyszłość. To znaczy, żeby wlać pod ziemię jedną megatonę wody. Mieć te potężne źródła i wielki detektor po to, żeby zacząć operować statystykami, które są rzędu miliona oddziaływań. Żebyśmy naprawdę mogli zbadać to niezachowanie CP, żebyśmy mogli zbadać, odpowiedzieć na pytania, które są wciąż otwarte. No i proszę Państwa, to będzie również detektor, fantastyczny detektor dla astrofizyki. To znaczy neutrina reliktowe powinno się dać badać. Wracamy do poszukiwań rozpadu protonu z naprawdę dużą statystyką i tak dalej. Całe mnóstwo sposobów, jak badać, jak mierzyć masę. Na razie my tak naprawdę potrafimy powiedzieć, że jest mniejsza niż 0,2 elektronowolta z bezpośrednich pomiarów. W przyszłości powinniśmy móc to zrobić z dokładnością 0,2, gdzieś tam pod koniec tej dekady. To są, proszę Państwa, pomiary kosmologiczne w oparciu o mikrofalowe promieniowanie tła, w oparciu o rozkład obiektów w kosmosie, gdzie, jak Państwo widzą, tu może być przyszłość, jeżeli przyszłe projekty będą jeszcze dokładniejsze niż obecne. No i niezwykle ciekawa rzecz, ale muszę to sobie podarować, podwójny bezneutrinowy rozpad beta. Mianowicie powiem tylko, że w tej chwili jest całe mnóstwo projektów, kilkanaście eksperymentów, które są projektowane, bo to jest pytanie o charakter neutrina. Czy to jest cząstka Diraca, czy to jest cząstka Majorany? Czy neutrino jest identyczne ze swoją antycząstką? To jest niezwykle kusząca hipoteza, ta hipoteza Majorany, bo wtedy można by wyjaśnić, dlaczego neutrina mają tak strasznie małą masę. Dość kontrowersyjna sprawa ewidencji. Proszę Państwa, przepiękne eksperymenty poszukujące tych super wysokich energii. Mianowicie tu musimy mieć do czynienia z detektorami, które są o objętości 1 km². Tego się nie da już zrobić nawet. To jesteśmy grubo poza tym milionem ton wody. I to można zrobić tylko albo w lodzie, albo po prostu pod wodą w morzach, umieszczając fotopowielacze, i to się robi. I to są eksperymenty, które tak powiem, dostarczą nam być może informacje o tych punktowych źródłach. No i ostatnia rzecz, pomiar w Nature z końca lipca tego roku. Kamland zaczął patrzeć na geoneutrina i wobec tego ocena, jaka jest emisja ciepła. Nietrywialna sprawa, bo proszę Państwa, no, szacuje się, że to jest 30 teravoltów. Jeżeli to jest 30 teravoltów, to 30 terawatów to jest tyle, co 10 tysięcy takich typowych siłowni jądrowych, prawda? Tak się boimy tych siłowni jądrowych. No i proszę Państwa, może troszkę ostatnia rzecz. Mianowicie my w Polsce chyba mamy miejsce, gdzie można by sobie pobadać, zrobić podziemne laboratorium, dobrej klasy podziemne laboratorium. Mianowicie na terenie KGHM-u, w odległości 950 km od CERN-u na przykład, są świetne warunki. Nie ma promieniowania naturalnego prawie że. Kończymy w tej chwili pomiary, jeszcze trochę zbieramy danych. Na małe laboratorium te komory już są. No i myślę, że opublikujemy to pod koniec tego roku. Natomiast zamiast podsumowania dla fizyki neutrin, no, pan profesor tu mówił o takich technologiach, że ja już tak powiem ze wstydem mówię o tym 1 elektronowolcie przerwy energetycznej w krzemie. Niemniej jednak dotąd to była magiczna liczba według mnie, magiczna. No bo na tym 1 elektronowolcie stoi współczesna elektronika, komputery, telekomunikacja. No a proszę Państwa, pytanie, czy ta maleńka masa neutrin, która jest prawdopodobnie sporo mniejsza niż 1 elektronowolt,
nie jest przejawem istnienia cząstek o masach niedostępnych badaniom akceleratorowym, czy nie doprowadzi nas do poznania nowych praw przyrody. Musimy trochę poczekać, bo neutrina są wymagające, ale kto wie. Dziękuję bardzo. A dziękujemy bardzo pani profesor za piękny referat i proszę bardzo, mamy czas na parę pytań. Bardzo proszę. Proszę państwa, jest mi ogromnie miło, że mogę wykorzystać to dzisiejsze spotkanie tutaj w tym budynku, a żeby poinformować państwa, że problem neutrin był już tematem rozważań wcześniej tutaj w pokoju tam na drugim piętrze, gdzie urzędował profesor Wolfke. Otóż profesor Wolfke, wielki nasz fizyk, kierownik katedry, zresztą chyba znany tutaj uczestnikom z publikacji, opublikował dwie prace. Jedna praca w roku 1935 pod tytułem Eine neue Versuchsmethode zur Aufdeckung des Neutrinos. I druga praca Les électrons secondaires du neutrino. Otóż te dwie prace, jedna w Acta Physica Polonica, druga w biuletynie Akademii Umiejętności, podają już właśnie rozważania dotyczące neutrina, ale i konkretnego doświadczenia, w którym można by zbadać właśnie istnienie neutrina. No, to doświadczenie opierało się na komorze Wilsona, którą zresztą Wolfke budował. Nie chcę tutaj dłużej czasu już właśnie zabierać. To nie jest takie wielkie, piękne doświadczenie, jak pani profesor nam tutaj pokazywała, ale gdyby nie było wojny, być może Wolfke przy jego genialnych zdolnościach może też przyczyniłby się do po prostu wykrycia. Dziękuję za ten historyczny aspekt. Bardzo proszę, czy jeszcze są jakieś pytania? Jeżeli nie, no to jeszcze raz bardzo pani profesor dziękujemy. Dziękuję.